Siema, siema, z tej strony oczywiście Elvis, witam was moi drodzy bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale. No i moi drodzy, powiem wam teraz tak, że jak zwykle było ogólnie spoczko, no i stało się, okej, właśnie sobie tutaj właśnie byłem w swoim domku i kopałem właśnie kolejny pokój, okej, to właśnie miała być kuchnia, no może dość spora, ale miała być. I uwaga, uwaga, było wszystko okej, dopóki, do czasu ziomeczki, aż byłem właśnie jakoś w tym miejscu i nagle ktoś nie uderzył. Za mną pojawiła się właśnie tabliczka z uśmieszkiem, okej, oczywiście, żeby nie było brzozła, więc jak dla mnie po prostu, o, w ogóle gościu mnie tak męczył, okej. Właśnie to chyba był, no pan X, no chyba nikt inny oczywiście. I także meczki, tabliczki, TNT, inne tego właśnie typu akcje. Jakieś w ogóle ściany, inne to są w ogóle chore akcje, ziomeczki. Nie mam pojęcia, co chodziło, ale ogólnie było źle, więc zobaczymy co... Nie, nie, właśnie o tym mówiłem, okej, właśnie o tym mówiłem, okej. Pan X się albo objawił, albo coś w tym stylu, nie mam pojęcia, tylko to właśnie tutaj spójrzcie, w ogóle co to jest, co to ma być. Okej, hej. Yo, nie, nie, jeszcze mnie bije i naprawdę powiem wam, że jest ogólnie bardzo źle, ponieważ okej, spoczko, było od niego wiadomości, nie, ale jeszcze nigdy nie było sytuacji, żeby on się objawił, okej, a zaraz no, no tak jakby jest obok mnie, nie, bije mnie w ogóle, nie mam pojęcia co będzie jeszcze, ale no też tego nie ukrywajmy, że pewnie nie będzie łatwo, w ogóle co tam jeszcze może być, co? Zamieszkamy razem? Nie! Nie! Zaczęło się, okej, zaczęło się! Znowu on tu się wbił, no typie! No, wiecie co, ja już tutaj może jakoś napiszę. Nie chcę, chyba tyle wystarczy, co? Chyba tyle wystarczy. Okej, okay, tam widział jeszcze jakiś mielczyk, okej, okay, dobra. Więc rzymeczki, wiecie co, w tym momencie subujcie kanał, jest to bardzo ważne, chore, epickie odcinki codziennie, więc serio, właśnie subujcie, bądźcie na bieżąco i dzwonczkujcie, bo to jest bardzo ważne. A więc tak, z tego co właśnie tutaj widzę, on nie jest zbyt chytny na jakieś właśnie rozmowy pokojowe. No właśnie, no właśnie, no teraz tutaj właśnie non-stop bije. Było TNT, okej, okay, było TNT, ale no, wiecie co, nawet był ogień, okej. Okay? I prawie się spaliłem i straciłem moje te meczki, okej. Okay? W ogóle, on nawet teraz moją zbrojkę zniszczył, okej. Okay? On mnie tak mocno bił, że mnie moją zbrojkę po prostu rozwalił, więc rzymeczki, powiem wam, że no nie jest ciekawie. Zobaczymy co będzie teraz. Właśnie jakoś dalej, ale naprawdę, gościu po prostu mnie teraz nęka, okej, okay? Nęka mnie w moim własnym domu, nawet właśnie, powiem tak, byłem nawet tutaj właśnie z tym łabry i kazałem, kazałem, po prostu mu o tym powiedziałem, no i on mnie tak jakby troszkę, no, nie ukrywajmy, olał, okej, okay? Pomyślał, że sobie robię jaja, albo w ogóle myślał, że to właśnie było, mnie prankuje, że tak nie było właśnie, było, było do góry, więc no, powiem tak, nie jest ciekawie, okej, okay? Właśnie o to chodzi, okej, okay? Właśnie o to chodzi, co to się w ogóle dzieje, co to jest jakiś pokoik malutki, otwieramy to, okej, okay? Otwieramy to, teraz gościu, cyk, dobra. Elvisa, musimy poważnie porozmawiać, co? Okej, okay. Masz chwilkę, raczej mniej... Okej. Okay. Okej, okay. Nie, nie, serio? Tyle mi wystarczy, okej, okay? Więc ja chyba właśnie w tym momencie to właśnie stąd sobie ucieknę, żeby nie było, wychodzimy stąd gościu tyle, bo jak dla mnie to nie ma zbyt wielkiego sensu. Zamykamy teraz to miejsce, niech to nas właśnie jakoś będzie, a ja chyba teraz właśnie sobie jakoś tędy ucieknę gościu, tu mam właśnie taką małą piwniczkę, gdzieś właśnie jakoś przed nim chamam, bo gościu jest to po prostu niemożliwe, okej, okay? Naprawdę. Zobaczymy, co tam właśnie jakoś będzie dalej, ale naprawdę. On po prostu mnie tutaj właśnie straszy, okej, okay? Nęka mnie, prześladuje, więc zobaczymy zaraz, czy tam jeszcze jakoś sobie biega, czy nie, nie mam pojęcia, co się tam dzieje, okej. Okay? Nie mam pojęcia, co chodzi, ale chyba właśnie zamykałem kuchnię, okej? Okay? Nie! To jest po prostu ziemeczka Hivard, więc to będzie, nie wiem czy wiecie, ale mam swój drugi kanał, Elvis, okej, okay? Sportkanał, oczywiście polecam, macie do niego oczywiście link w opisie. Uwaga, uwaga, tam właśnie sobie dzisiaj wbił odcinek z Ameryką, więc uwaga, to właśnie bardzo gorąco polecam, macie do niego oczywiście link w karcie, ziemeczki, serio, gorące akcje, na Bedwarsach, więc teraz tych właśnie sobie teraz polecimy. Ale no powiem tak, boję się teraz to rozkopać, ale sprawdźmy to, co tam może być, więc teraz właśnie cyk, dobra. Co się odwala? Gość mi w ogóle jednym hitem łuku zabrał pół życia, coś tutaj w ogóle dzieje, ej, no co jest? Mam tu w ogóle jakieś zbrojki, więc teraz cyk, ej, naprawdę, to jest jakieś chore, okej, to jest jakieś chore, gość mi normalnie teraz leje, ale no, wiecie co jest najgorsze? Że on się nigdy nie pokazywał, nie? No nie, bez jaj, ej, no bez takiej w ogóle akcji, nie, proszę, czemu mnie nie zaspokoi, naprawdę, no ziomeczki, więc teraz serio, to znaczy, oglądajcie do końca, bo nie mam pojęcia, co się jeszcze stanie, okej? Okej, teraz tak lekko podglądamy gościu, dobra, on teraz chce widzieć jakoś kopię, więc spoczko. Nie chcę właśnie jakoś kopię, ale panie, po co, okej, okay, powiedz mi po co, no powiedz mi po co, serio. Ok, uciekamy teraz jakoś ten, to w ogóle były jakieś tabliczki chyba, więc teraz tylko sobie otworzymy, dobra. Elvisa, musimy poważnie porozmawiać, masz chwilkę, bo raczej mniej, bo... Nie, nie, no co się tutaj w ogóle dzieje, mnie normalnie zaraz zabił, okej. Okay? I powiem wam teraz tak, całe szczęście na wodę, bo bez niej byłoby strasznie, okej. Okay? Błagam, niech on się tutaj pójdzie, okej, okay? Ale o czym on chce w ogóle gadać, czekajcie, on właśnie jakąś jeszcze tabliczkę, więc teraz cyk. O czym chcesz gadać? Nie mam pojęcia, ale no mówię, strasznie, okej, okay, zobaczymy o co tutaj właśnie chodzi, ale naprawdę on tu już sobie po prostu stoi, okej, okay? On stoi obok mnie, zniszczył ją, tabliczkę moją zniszczył, okej, okay? Dobra. Czy mnie teraz tego pokoju jakoś wygania, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia, ale wiecie co, lepiej wyszło, żeby właśnie nie było zaraz jeszcze akcji, więc teraz tak naprawdę, gość jest po prostu niemożliwy, więc teraz właśnie jakoś, może właśnie jakoś wyjdziemy, poczekamy, wiecie co, poczekamy, aż mnie tam zabrać, bo nie mam pojęcia, czy on chce, żebym tam był, czy nie, nie mam serio pojęcia, ale no mówię, jest z nim ogólnie źle, więc teraz sobie też jakoś tutaj odłożymy szybko, cyk, to jest właśnie taka tabliczka, więc sobie też jakoś tutaj odłożymy, okej, okay. Otworzył to, otwiera to,
Nie wiem po co, ale spoczku, wiecie co? Chyba tam już możemy wejść, co? Czemuż by nie? Czy nie możemy? Ej, no nie mam pojęcia, ale to jest po prostu jakieś creepy! Co się tu w ogóle dzieje? Serio! Może obecnie są na serwerze Boba Jaberka, ale właśnie ich tam właśnie wziąłem do góry i to nie są oni, okej? Okay? To musi być ten gościu, okej? Okay? Tabliczki, serio! Pranki, jakieś tam inne w ogóle chore akcje, więc wiecie co? Wchodzimy i tyle gości, więc teraz tyk! Naprawdę? Naprawdę? Serio? Nie, nie wierzę, ziemeczki, serio, no pliska, nie, nie, wiecie co? Zamykamy teraz to miejsce, zamykamy to, oddzielam się teraz od niego, serio, bo nam to już tego wystarczy, okej? Zamykamy teraz właśnie, on tu jest. Nie podoba mi się twoja obecność w tym miejscu, ale to mój dom, panie, ale to mój dom, mieszkam tutaj, zobacz, już tutaj mieszkam, typie, o co ci ty w ogóle chodzi, naprawdę, to ma być moja kuchnia, to właśnie będzie kuchnia, tam będzie łazienka i będę sobie tutaj po prostu w spokoju żył, okej, okay? Chyba, że on się nie wyniesie, okej, okay? Bo to jest taki, wiecie, lokator duch jednak, no, nie widać go, ale tutaj cały czas jest, więc zobaczymy zaraz, co tam jeszcze kombinuje, naprawdę, jest nim ziomeczki, lub po prostu, też nie wiem, czy wiecie, ale uwaga, uwaga, ziomeczki, ma swojego Instagrama, więc wam go tu właśnie bardzo polecam, a zwłaszcza, że brakuje nam właśnie do 20 tysięcy ziomeczki, uwaga, uwaga, 3000 followów, a na 20 będzie konkurs, więc właśnie wam go bardzo polecam, bardzo gorąco, więc followujcie, macie tego oczywiście link w opisie, Elvisu pod oficjal, więc teraz cyk, okej, okay. Dobra, no właśnie przychodzę w tej sprawie, chciałbym przejąć tą jamę, to ja jestem panem, nie ty, ale to nie jest jama, ale to nie jama, tylko moja chata, no co się tutaj w ogóle dzieje, i naprawdę, teraz nawet nie ma komunikacji, okej, okay? Bo tylko teraz niszczę, naprawdę, to jest mój dom, nie oddam go, nie oddam mojego domu, nie oddam go, typie, no weź sobie odpuść, naprawdę, nie, nie wiem co ja teraz zrobię, ale właśnie tu jest lawa, a tu jest właśnie mój dom, który stał z drewna, naprawdę, jeden ogień, może się teraz tak po prostu tutaj właśnie, wiecie, aha, świetnie, świetnie. On to robi chyba na coś, czekaj, to chyba po prostu robi na coś, no typie. No, będę płakał, okej, ziemeczki, bo mam teraz tak, że jestem w takim stresie, że chyba będę płakał, no naprawdę, przecież to jest straszne, w ogóle no. Okej, wiecie co, zamkniemy się teraz może jakoś teraz tędy, więc teraz cyk, okej. Chyba już tu nie wejdzie, więc spoko. Pliska, że to właśnie było, okej. Teraz nawet tutaj jakąś pułapkę zróbmy, żeby to właśnie wpadł sobie, zobaczymy, że to są fany czy nie. Nie mam pojęcia, ale nawet teraz nie widzę, że okej, nie mam pojęcia, czy to teraz wpadł czy nie. Dobra, wiecie co? Ucieknijmy sobie właśnie teraz jakoś stąd, więc teraz ty, gościu, okej. Niech on teraz sobie tę połowę przejmie, ja sobie właśnie jakąś moją kuchnię zbuduję. Naprawdę to jest jakiś dramat. No gościu! Jak on tu wszedł? Jak? On jest czarodziejem, okej? Serio, ziemeczki, on ma takie umiejętności, że on zrobi wszystko, okej? Okay? Pali wszystko, TNT sobie w ogóle się, tam się jakoś pojawiało, tylko nie mam pojęcia jakim cudem, więc w tym momencie, wiecie co? Najlepiej będzie, jak sobie właśnie teraz jakoś zwiemy, polecimy, nie wiem, jakoś może do Aberki albo do Boba, nie mam pojęcia, czy w ogóle teraz w swoim domku będą, ale naprawdę. Tutaj właśnie mądre będzie to, jak sobie po prostu wyjdziemy i tyle, nie? Więc teraz właśnie sobie polecimy jakoś tędy gość, więc teraz cyk, okej. Okay. Tu jest spokój, no tylko tutaj właśnie sobie spójrzcie, jaki piękny dzień, który właśnie jest w Abrowicach. Nie ma takiego tutaj właśnie pana X chyba, czy jednak jest, no! Kiedy on tu wbił? Panie, kiedy on tu wbił? Nie wiesz mnie bij, w ogóle gdzie jest Aberka, pliska, Aberka pomocy, no nie, chyba tutaj nawet nigdzie nie ma, okej? Okay? Nie mogę tutaj właśnie widzę, więc troszkę lipa, ale naprawdę, ziomeczki. Dramo, takie dramo, co ja mam teraz zrobić, nie mam pojęcia, ale on tu po prostu jest, okej? Okay? On po prostu teraz ono chodzi, okej? Okay? Widzicie? Chyba każdy to widział, okej? Okay? Ktoś zniszczył kratę. Pan X nie wie co, więc może teraz właśnie jakoś sobie stąd uciekniemy, będzie to po prostu chyba nawet tutaj bardziej rozsądne, więc ale naprawdę, powiem teraz tak szczerze, że nie mam pojęcia co mogę zrobić, okej? Jestem teraz po prostu w kropce, boję się, tu jest w ogóle Abra. Elviso! Stary, pomocy! Pomocy! Elviso! Stary, pomocy! Przyglądałem ci się. No i co? I co robiłeś w podziemiach mojego domu? Uciekałem, stary, uciekałem! Elviso! Ale na się nie podoba mi się, co zabrałeś? Nic nie zabrałem, no zobacz, to jest moje całe IQ, stary. Byku, naprawdę. Uciekałem właśnie przed panem Xler i nie kłamię, naprawdę, nie kłamię. Ziom, widziałem, że przez ostatnią minutę. Stary, ja nie, bo ty nie rozumiesz. Czego. Chodziłem ty tam. Nie rozumiesz. Nie, ja stałem sobie tutaj, za tym domkiem. Tak. I tak patrzę. No. Wiso coś tak chodzi po jakimś tutaj straganie. Spadł, jakby go jakaś membrana uderzyła, spoko. I poszedł do mojego domu. Mhm. I w tym domku jakoś tak podziemiach jak sobie shiftuje, co? Elvis, ale oddawaj, stary, ja ci co zabrałeś. No, ale stary, ja ci mówię, że ja nie mam nic serio, mam tylko swoje kwiatki, zobacz, swoje kwiatki, dużo stołna i tyle, i jeszcze mam wodę, więc no stary, no mówię ci naprawdę, nie podoba mi się stary. To coś kręci. Ja uciekałem, okej, byłem w ucieczce, stary, rozumiesz to? Pan X mnie gonił, on mnie bił, stary, on mnie po prostu podpalał, jaki zalewał lawą. Pan X? Nie on ma mnie pana torturował, X. Torturował mnie. Aha. Tak. To weź się wyśpi, albo nie jedz więcej gumy jagód. I ale ja nie kłamię, ja ci mówię prawdę, no nie, dlaczego nikt nie wierzy, ziemeczki, nie mam pojęcia, ale serio, absolutnie nikt mi w to nie wierzy, naprawdę, nawet, no nie wiem, co ja teraz zrobię, okej, okay? Ale chyba każdy widział, że mnie po prostu gonił, bił mnie,
No, wysadzał mnie, zadawał mnie, bo nie mam pojęcia dlaczego, się tak na mnie uwziął, a na nich nie okej, po prostu tutaj jest, no nie wiem jak to ująć, ale jestem takim, wiecie, kozłem ofiarnym jakby, no. Bo on teraz właśnie tutaj sobie bije mnie, a jak sobie widzieliście, skoro Abra o tym nic nie wie, to raczej jego tak nie dręczył, nie, serio. Jestem teraz takim kozłem ofiarnym, więc zobaczymy co z tego będzie, wiecie co. Bo teraz się właśnie jakoś tutaj schowajmy, coś w tym stylu, to byłoby nawet rozsądne. Kto to robi? Kto i dlaczego? Dlaczego? Będę płakał i tyle, gościu, sorry, będę zaraz płakał i tyle, w ogóle. Stąd w ogóle wyjdźmy, bo to jest takie... Ło! Nie! Dlaczego? Typie, odpuść mi! Odpuść mi! Wiecie, co teraz właśnie jak się może wyjść, bo to jest taki sekrecik. Naprawdę. Weź sobie, typie, odpuść, naprawdę. Daj mi spokój, ty iść jest jeden paskudny. Uciekniemy, my teraz właśnie może sobie jakoś na dół zobaczymy, czy... No. Po prostu mi brakuje słów, okej? Okay? Brakuje mi słów. Nie wiem, co mam teraz zrobić, ale chyba nie mam w ogóle wyjścia, aby uciec z miasta, naprawdę. Chyba to jest w ogóle inna możliwa opcja, naprawdę. Teraz cyk. Nie. Ziemki, naprawdę, to miało być tak pięknie, okej? Okay? W końcu była taka sytuacja, że to właśnie tworzymy piękne wspólne miasto, ale zawsze jest jakiś problem, okej? Okay? Zawsze. Jak to nie Herobrine, to pan X, no... Znowu Elvis. Czego on teraz znowu chce? Czekajcie, czego on chce? Czego? Czego chcesz? Czego ty chcesz, naprawdę? Co? Elviso, co Elviso, ale co Elviso? Elvis, co Elvisu? Nie wiem o co mu chodzi, ale spoczkę, więc teraz może tak sobie zniszczmy, spoko. Dobra, więc teraz błagam, albo on był właśnie jakoś chętny do rozmowy, to byłoby takie, wiecie, nawet w porządku. Dobra, więc znajdź go tutaj śmiało. Dobra, w ogóle, okej, zastanów się jeszcze nad moją propozycją. Ale jaką propozycją? O co mu chodzi? On o żadnej propozycji chyba nie mówił, chyba. Dobra, chciałbym przejąć to lokum, ale to jest moja willa, panie. Nie ma takiej w ogóle możliwości, aby on mieszka w tym samym miejscu, co ja, naprawdę. Okej, póki co dam ci szansę się zastanowić, dobra. Okej, wiecie co, mam taki właśnie pomysł. Chyba, że on by właśnie chciał mieszkać w tym pokoiku. Czemuż będzie to było nawet chyba spoczko, żeby tu właśnie zamieszkał, wiecie co? No... Chyba może być dla niego to spoczko. Dobra, jeszcze będę się kontaktował. Ale póki co... dam ci szansę się zastanowić, jakie spoczko teraz tutaj, co tutaj będzie. Pozdrawiam i życzę pięknego dzionka, pan X, ale... Ale bez jaj, czekajcie, o co tutaj w ogóle chodzi? Nie mam już pojęcia, więc... Okej, okay, powiem tak, okej, okay, ale on po prostu chce sobie jakoś mieszkać w moim domku. Nie, po prostu powiem tak, nie ma takiej w ogóle opcji. Domek jest mój, nie po to właśnie się tak tutaj właśnie męczyłem, to się sobie kopami budowałem, naprawdę. Nie ma takiej w ogóle możliwości, okej? Okay? To właśnie będzie mój piękny domek, nie ma takiej w ogóle możliwości, aby jakiś pan X sobie mieszkał, więc teraz sobie jakoś to jeszcze ogarniemy szybko, naprawdę. To jest jakaś ściema, okay? Więc teraz właśnie spolecimy jakoś tędy gościu i naprawdę powiem, że teraz tak się lekko boję. No, lekko. Boję się fest, okej, okay? Więc teraz sobie to właśnie jakoś zniszczymy i polecimy może teraz właśnie jakoś na górę, bo tu się non-stop nie czuję zbyt komfortowo, ponieważ on tu jeszcze przed chwilą był, więc teraz sobie jakoś polecimy na górę, zobaczymy, że się zobaczymy, co tam będzie naprawdę, bo jestem non-stop w takim lekkim szoku, więc teraz goście sobie polecimy właśnie na sam szczyt, zobaczymy, czy tam będzie spokój, czy nie, ale chyba odpuścił, co? Chyba sobie dał spokój, nie mam pewności, ale wydaje mi się, że... Czemu marchewki? Dlaczego marchewki? Nie rozumiem, ale są tu normalnie marcheweczki, gościu, po co? Czyli on jakieś marchewki tutaj przyniósł chyba, nie mam pojęcia, ale coś chyba jakoś w nim biegnie, nie mam pojęcia, naprawdę, ziomeczki, nie, po prostu nie, okej, okay? Po prostu nie, nie, więc to będzie, co, subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, chore, epickie odcinki codziennie, ale naprawdę, powiem wam teraz tak szczerze, że jak tak ma być codziennie, to już wolę się właśnie jakoś wynieść z miasta, nie wiem, zamieszkać na pustyni, naprawdę, żeby tak nie było, okej, okay? Bo to po prostu było straszne, okej, okay? Tabliczki, TNT, zalewanie lawą, groźby, nie. Nie! Więc subujcie właśnie kanał. I uwaga, uwaga, mam też swój drugi kanał. Elvis, okej, jest bardzo właśnie ziomeczki, polecam, macie do niego link w opisie i w karcie. Serio codzienne, epickie odcinki gościu z Bedwarsów. No, na jak? I uwaga, uwaga, i też właśnie followujcie na Instagramku. Serio, bardzo fajne zdjęcie, właśnie wam nie bardzo polecam. Serio, macie również w opisie Elvisu pod jego oficjal. I uwaga, uwaga, na sklepiku macie go też właśnie w opisie. Epickie koszuleczki, bluzy, kubki, nawet plecaki właśnie z naszym wzorem. Nie! Nie, ziomeczki, naprawdę. Powiem wam teraz tak szczerze, że sam myślałem o tym, aby zaraz właśnie wyjść z serwera, poddać się i już po prostu dać spokój, okej? Okay? Bo naprawdę to jest dla mnie po prostu ponad wszystko, naprawdę. To jest straszne. To jest po prostu, ziomeczki, straszne. Dziękuję wam bardzo. Ja teraz za tutaj właśnie ogromne pozdro. No i co? Jak zwykle widzimy się jutro, bo odcinki są to właśnie codziennie. Bez wyjątku właśnie macie odcinki codziennie. Nieważne, czy jest z nim źle, czy dobrze. Więc dziękuję wam. Pozdro dla was, siemaneczko, leczko i ogromne serdeczne. Yo!